Do uszkodzenia rury gazowej doszło w budynku mieszkalnym przy ulicy Wojska Polskiego 11. Po godzinie 9.20 otrzymaliśmy informację o uszkodzonej rurze gazowej przyłączonej do budynku. Panowie w trakcie prowadzonych prac remontowych uszkodzili ją. Na miejsce zostało zadysponowanych 5 jednostek straży pożarnej. Po przyjeździe potwierdziliśmy takie zdarzenie. Z rury wydobywał się gaz. Rura została zabezpieczona poprzez bicie kołka w niej bezpośrednio. I teraz czekamy na dojazd pogotowia panów pompierów, którzy to rozkują i nową rurę stawią. Do awarii doszło w trakcie prowadzonego remontu. Czy często dochodzi do takich zdarzeń? Czasami się zdarza w trakcie prowadzonych prac, że rura zostanie uszkodzona jak w budynku, czy poprzez koparkę podczas prowadzenia pracy ziemi. Mieszkańcy na czas wymiany rury zostali ewakuowani z budynku.